Zapraszamy Państwa na program prezentujący karkonoski system wodociągów i kanalizacji. W tym odcinku przedstawimy jednego ze wspólników spółki, gminę Piechowice. Gmina Piechowice weszła do spółki już w trakcie wykonywania pierwszego etapu inwestycji. W związku z tym z unijnych pieniędzy, czy też z pieniędzy zewnętrznych, nie zostały wykonane żadne inwestycje na terenie gminy Piechowice. Dwa ujęcia wody, jedna stacja uzdatniania wody dla ujęcia powierzchniowego na Małej Kamiennej, jedna oczyszczalnia ścieków. Długość sieci wodociągowej to jest około 44 km, długość sieci kanalizacyjnej około 20 km. I jedna przepompownia wody, która w chwili obecnej jest wyłączona z uwagi na to, że wodę ze Śnieżykotów puściliśmy do Górzyńca. Około 4700 m3 na dobę mamy możliwości poboru wody, 1500 m3 oczyszczalnia ścieków, odbiorców około 2100. Dla celów realizacji tak zwanego drugiego etapu rozbudowy kanalizacji na terenie Związku Gmin Karkonoskich, Piechowice przystąpiły do tego zadania jako karkonoski system wodociągu i kanalizacji, czyli majątek wodociągu i kanalizacji w tamtym czasie posiadanych, oczyszczalni ścieków, został przekazany do spółki i staliśmy się udziałowcem spółki pod nazwą Karkonoski System Wodociągu i Kanalizacji. My jako miasto mamy na dzień dzisiejszy nieskanalizowane około 40% miasta. Musimy, realizujemy to na bieżąco, ale Piechowice trzeba skanalizować. To jest bardzo duże przedsięwzięcie, ale no robimy wszystko, żeby przyspieszyć ten proces skanalizowania gminy Piechowice, a w szczególności samego miasta Piechowice. W tym roku wykonaliśmy już około sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w dzielnicy Górzyniec. Około 700 metrów wykonaliśmy. W chwili obecnej kończą się tam prace na tym odcinku. W momencie, kiedyśmy przejęli, ciągłe były narzekania mieszkańców, zresztą słusznie, na jakość wody. Ta woda leciała brązowa, brudna. Poczyniliśmy przerobienie układu technologicznego. Ujęcie na Małej Kamiennej i stację uzdatniania wody. To była w miarę nowoczesna stacja. Myśmy tam trochę przerobili układ technologiczny i od tamtej pory zmieniło się to. Ludzie już nie narzekają na jakość wody. Również w tej gminie jest drugie ujęcie. To jest ujęcie na Śnieżnych Kotłach. I tam zrobiliśmy dużą inwestycję już w roku poprzednim i w roku tym ułożyliśmy rociągi. Odtworzyliśmy część układu poniemieckiego, zbiorników, które stały nieczynne i w chwili obecnej część Piechowic jest zasilana z ujęcia Śnieżne Kotły, a część ujęcia z Małej Kamiennej. Właśnie to, co zrobił KSWiK pozytywne, że postarał się, żeby odtworzyć jak najwięcej z ujęć wody, które mamy spod Śnieżnych Kotłów i spod Niedźwiadka, po to, żeby w Piechowicach już 2/3 wody mamy z Michałowic, my to tak nazywamy uproszczeniu, a 1/3 z Górzyńca. Ten Górzyniec ciągle będzie nam potrzebny. Dzięki temu, że odtworzyliśmy ten system poniemieckich studni, tam również ułożyliśmy około 800 metrów rociągu żeliwnego, odtworzyliśmy, który został kiedyś zdemontowany. Dzięki temu przede wszystkim koszty wody nie rosną, bo ta woda, która jest z ujęcia Śnieżnej Kotły, nie ma konieczności takiego uzdatniania, jak jest dla wody powierzchniowej. Jest to naprawdę bardzo dobrej jakości woda.
wzrost cen na wodę i ścieki spowodowany, wszyscy upatrują to w KSWiK-u jako nowej spółce. Ja twierdzę, że nikt nie analizował wówczas, że zmieniła się ustawa o dostarczaniu wody i odbioru ścieków, która nałożyła taki, a nie inny sposób naliczania opłat za wodę i ścieki, ustalania taryf. I te taryfy uważam, że nawet gdybyśmy funkcjonowali bez KSWiK-u, poszłyby, wzrosłyby, ponieważ nastąpiło zbyt dużo zmiennych.